Hej, dzisiaj wyjątkowo odcinek krótki po polsku. Prosta piłka. Jak zrobić koszulkę w stylu ojca chrzestnego, czyli to, co widzicie tutaj. W skrócie, potrzebujemy zdjęcie, jakiś tekst i coś czerwonego, ewentualnie inny kolor, żeby się wyróżniało. Wszystko musi być czarno-białe, wydrukowane prawdopodobnie na czarnej koszulce. No to lecimy. Bokeh Photos. Oczywiście jest jeden z przykładów. Tu macie drugi. A to jak zrobić to od początku? Jedna tylko warstwa. Threshold adjustment. Wszystko zamieniam na biało-czarno. A tutaj tylko regulujemy, ile chcę mieć białego, ile chcę mieć czarnego. Żeby dokładniej to wyregulować i zobaczyć, żeby faktycznie to, ten obrazek, który potem wytniemy, był jeszcze bardziej precyzyjny i był taki, jaki my chcemy, żeby był. Brightness i contrast. Jasność i kontrast. Tutaj będziemy mogli trochę dodać w jedną i w drugą stronę. Zgodnie ze zmianami. Oczywiście nie bójcie się dodać nową warstwę, pomalować pędzlem na biało i czarno niektóre elementy, tak żeby było jak najlepiej dla Was. To tyle w temacie. Oczywiście widać, że to jest trochę popikselizowane, ale na koszulce tego naprawdę nie widać. Efekt i tak jest ok. No ale dobra, mam zdjęcie, jest biało-czarne, to musimy dodać jeszcze jakiś tekst. Dodajemy tekst. Brakuje nam czegoś czerwonego. Możecie oczywiście zamaskować część zdjęcia na czerwono, nie ma problemu. Albo dodajecie po prostu cytat temu, komu robicie prezent i zaznaczacie to na czerwono. I to w zasadzie tyle. 2 minutki roboty, a możecie komuś zrobić koszulkę na urodziny, święta, rocznice, cokolwiek. Także tyle. Powodzenia. Jak się spodobało, dajcie łapkę w górę. I do zobaczenia.